Tak długo Bóg nie może i nie działa. Ale w miejsce, kiedy mówisz, nie ma rozwiązania, ja nie widzę wyjścia i jesteś w stanie powiedzieć, albo Ty Boże, albo umrę, to jest miejsce, w którym Bóg może coś zrobić. Halleluja. Pewien człowiek, i może o nim słyszeliście, ja go bardzo lubię, wczoraj oglądałem wywiad z nim, bardzo ciekawy, nazywa się Kaka, to jest piłkarz, miał wypadek i lekarze powiedzieli, że nie będzie chodził. Nie teraz miał wypadek, kiedyś miał wypadek, lekarze powiedzieli, że nie będzie chodził. I że młody chłopak, kilkanaście lat, bardzo lubił grać w piłkę, ale lekarze powiedzieli, że nie będzie w stanie chodzić, że jest po prostu, nie ma wyjścia. I on leżał na łóżku i powiedział tak, Boże, jeżeli pozwolisz mi chodzić, jeżeli Ty mnie uzdrowisz, to całe moje życie jest w Twoim ręku. Będę wszystko, co będę robił na Twoją chwałę. Jeżeli nie ma wyjścia. Lekarze powiedzieli, nie będzie chodził. Ale Bóg go uzdrowił tam na łóżku. Ja czytałem o nim artykuł. Uzdrowił go tam. On nie tylko chodzi, jest najlepszym piłkarzem na świecie w tej chwili. Jak tylko strzela bramki, to na kolana klęka i modli się do Boga. I ma jedyne buty w swoim rodzaju. Nikt nie ma takich butów jak on. Specjalnie dla niego produkują Adidasy, buty typu Adidas. I na butach jest wyszyte, nie napisane, wyszyte. I belong to Jesus, należy do Jezusa. To są buty dla kakich. Specjalnie wyprodukowane w specjalnej fabryce dla niego buty. Należy do Jezusa. I to jest, ja wierzę, miejsce, kiedy my nie widzimy rozwiązania. To jest miejsce, kiedy Bóg może zadziałać. Co zrobić, jak nie ma wyjścia? To jest miejsce, w którym Bóg zadziała. I czasami, powiem wam, ja czytam to w Biblii. Jeżeli chodzi o Mojżesza, jeżeli mówimy o Jobie, jeżeli mówimy o Dawidzie, o wielu innych bohaterach, że czasami Bóg doprowadzał do takiego miejsca, żeby objawić swoją chwałę, żeby powiedzieć, ja jestem ponad wszystko. Amen? Czasami Bóg doprowadza nas do takiego miejsca, a my jesteśmy załamani, mówimy, Boże, wszystko się sprzysięgło przeciwko nam, nie mam już żadnego rozwiązania, nie mam wyjścia, co ja mam teraz zrobić? A Bóg specjalnie nas doprowadza do takiego miejsca i mówi, teraz mi zaufaj. Amen? Nie wiesz już, co masz zrobić? To jest miejsce, w którym możesz mi zaufać. Wreszcie! Już nie mam mądrości, a Bóg mówi, nareszcie! Ty mówisz, Panie, już nie ma wyjścia, Bóg mówi, nareszcie! Nareszcie nie masz wyjścia. Nareszcie uznajesz, że nie masz mądrości. Nareszcie uznajesz, że nie masz umiejętności. Nareszcie! Tyle się namęczyłem, żeby cię do takiego miejsca doprowadzić. A ty mówisz, koniec. A Bóg mówi początek. Amen? Ty mówisz, nie ma wyjścia. Bóg mówi, nareszcie coś mogę zrobić. Kochani, dzisiaj chcę nas zachęcić do wiary Bogu. Amen? Żebyś wierzył Bogu. Dlatego, że kiedy Ty nie masz rozwiązania, Bóg ma rozwiązanie. Kiedy już wszystko jest stracone, Kiedy już nie ma żadnego wyjścia, chwała Bogu, wtedy jest Bóg. Wtedy jest Bóg. Wtedy jest Bóg. Kiedy Job już nie miał żadnego rozwiązania, kiedy tak naprawdę już nie miał o co się modlić i o co walczyć, wtedy jest napisane, objawił się Bóg. I wrócił mu wszystko, co miał wcześniej. Amen. Jego bogactwo było większe niż poprzednie. To nie jest problem dla Boga. Absolutnie to nie jest kłopot dla Boga. Ale ja wierzę, że kłopot bardzo często to jest nasz rozum, to jest nasze umiejętności. Kłopot dla Boga bardzo często to są nasze rozwiązania. Kłopot dla Boga bardzo często to są nasze wyjścia. To jest to, co my sami chcemy zrobić. I to, w jaki sposób my mamy rozwiązania na sytuację. I czasami Bóg sam dozwala albo doprowadza nas do miejsca, gdzie możemy i
gdzie jesteśmy w stanie tylko powiedzieć: Boże, to już jest koniec na mnie. Koniec z moim życiem. A dla Boga to jest początek. Początek tego, co On może zrobić. I powiem Wam tak, jak myślałem dzisiaj o tym słowie, to myślałem o tym, w jakim miejscu my jesteśmy. W jakim miejscu każdy z nas jest. I nie wiem, w jakim jesteś. Ale jeżeli... Ja teraz nie mówię tylko o zdrowiu. Bo ktoś powie, okej, u mnie nie stwierdzono raka, to ja nie jestem w tym miejscu. Ale ja nie mówię tylko o zdrowiu. Ja mówię o różnych miejscach. O różnych dziedzinach naszego życia. Jeżeli w Twojej dziedzinie życia dzisiaj jest takie miejsce, czy taka sytuacja, że Ty możesz powiedzieć, ja już nie mam pomysłu, to ja wiem, że to jest miejsce, w którym Bóg chce coś zrobić. Dzisiaj. Amen. Jeżeli jesteś w takim miejscu, w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia, że możesz to powiedzieć, jesteś i mówisz to, ja nie mam pomysłu więcej, ja wszystkiego próbowałem, nie ma wyjścia. To chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaufali Bogu razem i modlili się do Niego, dlatego że to jest początek Jego działania. Amen. Hallelujah. Poproszę Was. Będziemy jeszcze mieć moment uwielbienia, ale ja chciałbym się dzisiaj modlić. Chciałbym się dzisiaj modlić o Was. Hallelujah. Wstań. Hallelujah. Panie Jezu, cudowny. Cudowny nasz Panie. Ja dziękuję Ci, że w Tobie jest zawsze rozwiązanie. Panie, ja dziękuję Ci, że nie ma dla Ciebie sytuacji bez wyjścia. Panie, ja dziękuję Ci, że miejsce, w którym nam się wydaje, że nie ma rozwiązania, to jest dopiero miejsce, w którym Ty możesz i jesteś w stanie objawić swoją moc. Panie, jestem tak wdzięczny Tobie, Boże, że w swoim życiu wielokrotnie mogłem tego doświadczyć. Że kiedy zostawiałem swoją mądrość, kiedy zostawiałem swoją wiedzę, swoją umiejętność, to wtedy, Panie, Ty przychodziłeś ze swoją mocą. Ze swoją mocą. Panie, dzisiaj chcę modlić się, prosić Ciebie, Panie, abyś też pokazał, być może dziedziny naszego życia, być może miejsca w naszym życiu, które wydają się nam beznadziejnymi. Czy to jest kwestia rodziny, czy to jest kwestia pracy, czy to zdrowia, jakakolwiek dziedzina życia, gdzie my próbowaliśmy i mówimy: Panie, nie możemy już więcej. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Panie, ja modlę się, abyś Ty objawił swoją moc. Ja wierzę, że to jest miejsce, kiedy Ty objawisz swoją chwałę. Jezu Chryste. Hallelujah. Zaśpiewamy pieśń. A mam do Was prośbę, jeżeli ktokolwiek, jakąkolwiek sytuację jest, w której i macie, tak jak mówię, dziedzinę, że może powiedzieć: ja nie widzę tu rozwiązania, ja próbowałem, nie mam już mądrości. Albo ktoś chce powiedzieć: nie chcę szukać swojej mądrości. To proszę Was, wyjdźcie do przodu, będziemy się modlić. Do Boga się będziemy modlić. Czy to jest zdrowie, czy to są finanse, czy to jest praca, czy to jest rodzina, czy to są dzieci, czy to są cokolwiek. Dobrze? Będziemy się o to modlić. W prostej modlitwie wiary przyjdziemy do Boga. Bo moment, kiedy nam się wydaje, że to jest koniec, to jest moment, w którym Bóg mówi, to jest początek Jego działania. Amen. Hallelujah.